Bycie w grupie ludzi ochrzczonych nie oznacza, że jest się człowiekiem wierzącym. Tak jak znajdując się w grupie apostołów, można nie być uczniem Jezusa. Dziś Ewangelia ponownie mówi o Judaszu, który jest przykładem bycia wybranym i zaproszonym, ale też i tym, który nie skorzystał z tego zaproszenia więcej niż tylko towarzyszenia. Biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany. Byłoby lepiej, gdyby się nie narodził. Z tym zdaniem wiąże się wiele historii i tragedii ludzi współczesnych, może już tych, którzy odeszli z tego świata. Kiedy była zbyt surowa samoocena, kiedy zabrakło zauważenia i szczerej rozmowy, kiedy zabrakło tego jednego kroku, żeby poprosić o pomoc, wielu powiedziało: lepiej, żebym się nie narodził. A chwilę później kończyło swoje życie. Ciężko nam to pojąć, ale to ma miejsce cały czas. Odebranie sobie życia, bo obecne życie jest pasmem nieszczęść i smutku. Gdzieś w świadomości jest zakodowane, że ja nic nie znaczę, że ja nic nie umiem, że się do niczego nie nadaję. Następuje zgoda na taki stan, a później finał jest dramatyczny. Kiedy patrzymy na dzisiejszy tekst, gdy uczniowie dopytują o miejsce Paschy, kiedy zasiadają wspólnie do wieczerzy, a Jezus mówi otwarcie: jeden z was mnie zdradzi. To nie jest to wytykanie wad. Jezus wie, że nie są chodzącymi ideałami. Mówi o tym wprost. To nie jest moment zawstydzania uczniów. On zwyczajnie daje szansę, by spróbować coś zmienić. Zobaczmy, jaka jest reakcja uczniów, a jaka jest reakcja Judasza. Uczniowie pytają jeden przez drugiego, czy to nie oni. Poddają wątpliwość własne zdanie, myślenie o sobie samych, a bardziej są pewni słów Jezusa. A co robi Judasz? Sięga po jedzenie. Wyciąga rękę do misy, jakby chciał ukryć swoje myślenie, swoje wyrzuty. On chwilę wcześniej wyciągnął rękę po srebrne monety. Co chcecie mi dać, a ja go wydam? Ciężko powiedzieć, na co liczył. Wziął to, co mu zaproponowano. Bo czy da się wyznaczyć wartość człowieka? Pewnie, że wydajemy fortunę, żeby uczynić życie przyjemniejszym i wygodniejszym. Wydajemy majątek, żeby życie ratować lub ulżyć w chorobie. Ale jak wycenić życie, żeby je stracić? Co zrobić, by nie ulec tej judaszowej pokusie wycenienia i sprzedania swego mistrza? Co zrobić, by Jezus nie stał się dla mnie narzędziem dla osiągnięcia własnej korzyści? Potrzeba wewnętrznego bycia z mistrzem, tworzenia żywej relacji z nim. Potrzeba ciągłego wsłuchiwania się w jego wolę, ciągłego pytania, co chcę, abym czynił. Trzeba zaufania nie sobie, ale temu, który przenika mnie przez słowo, dotyka mojego serca i sumienia. Trzeba w końcu uznania Jezusa za swojego jedynego Pana. Uczniowie przy stole wołają do Jezusa: Panie, Kyrios, uznając w nim boskiego Syna. Judasz woła: Rabbi, traktując go tylko jako nauczyciela, od którego można się czegoś nauczyć, ale i którego można opuścić. Szedł za nim tylko dla swoich potrzeb. Ojciec Wojciech Jędrzejewski opatrzył ten tekst takim komentarzem: opowiedzenie się na nowo po stronie życia i miłości danych nam w Bogu oznacza również decyzję, aby wszystko podporządkować temu wyborowi. To, co odwodzi nas od pójścia za Jezusem, jawi się jako szkoda, strata i plewa, którą wiatr rozmiata. Ukrzyżowany, powieszony na drzewie, sam jest drzewem życia, które wydaje owoc w swoim czasie. Jezus wiedział, że zdrajca wcześniej czy później wpadnie we własne sidła. Nie da się bowiem normalnie żyć, mając na sumieniu drugiego człowieka. Nie da się funkcjonować, jeśli ma się świadomość, że ktoś przez nas cierpiał. Perfidia grzechu zdrady polega na tym, że nie dotyka tylko osoby zdradzanej, ale i w konsekwencji to się przekłada wszystko na osobę zdradzającą. Chciałem wam podziękować za te 6 tygodni, przez które gościłem w waszych domach, byłem blisko, gdzie mogłem mniej lub bardziej przez słowo dotrzeć do tych zakamarków, które są gdzieś poukrywane.
ale tak działa Słowo Boże. Ono dotyka tych części, które chcielibyśmy bardzo mocno ukryć, które chcielibyśmy zepchnąć gdzieś tam na margines, bo są niewygodne, bo się wstydzimy, bo są bolesne. A Słowo Boże ma to do siebie, że ukazuje nam piękno tego, co jest przed nami, tego, co jeszcze jest nieodkryte. Słowo Boże zachęca nas do tego, abyśmy odważnie podejmowali różne decyzje, które mają sprawić, że staniemy się lepsi. Te 6 tygodni po raz kolejny pokazało, że trzeba być wytrwałym, że przychodzą momenty, kiedy się nie chce, ale trzeba też pomyśleć, że gdzieś tam obok są ludzie, którzy czekają na mnie, na ciebie, na naszą pomoc, na naszą obecność, na nasze dobre słowo. Przygotujcie się dobrze do Triduum Paschalnego, aby móc cieszyć się z radości zmartwychwstania.